Cześć, witam na kanale Swojskie Gotowanie. W dzisiejszym odcinku będę robił metkę cebulową. Korzystając z okazji, że jest to metka, nie wiem dlaczego, pomyślałem o Tomeczku. Także Tomeczku, pozdrawiam Cię. Metkę robię dzisiaj. No. Do zrobienia mojej metki będę potrzebował tylko 0,5 kg łopatki, takiej poprzerastanej tłuszczem, tak jak tu widać. Oczywiście jeśli metka cebulowa, to będzie też oczywiście cebula, pół takiej, nie za dużej cebuli. No i przyprawy, sól i pieprz drobny, także przemielę sobie mięso i cebulę przez maszynkę i powiem co dalej. Mięso pomielone, teraz należy je przyprawić, a więc tak jak mówiłem, 1,5 kg, 20 gramów soli na kilogram, czyli w tym przypadku będzie 10 gramów. Tarujemy wagę. Zwykła sól kuchenna. Tym razem nie peklosól. Także 9. O. Dycha. Do mięsa od razu. I teraz pieprz. 2 gramy. Pieprzu bardzo drobno zmielonego, także sypię sobie tu. Co jest? Znowu waga zamarzła? A nie, dobra, 2 gramy. Dobra, i idzie pieprz do mięsa. Teraz to wszystko wyrabiamy, odstawiamy na kilka godzin, żeby się smaki poprzegryzały i gotowe. Wymieszane, stawiam to na 2-3 godziny i można jeść. Nie będę tego w żadne jelita ani nic podobnego przekładał, dlatego że jest tego tylko 0,5 kg, także podejrzewam, że jedno dobre śniadanie w wielodzietnej rodzinie i metka znika, także czekamy. Metka przegryziona. Teraz będzie gryziona, także z naciskiem na także, Tomeczku, próbujemy. Jedno odstawiam i powiem Wam, że pachnie to super. Smaruje się nawet super. Widać cebulę, widać wszystko, także także znowu mówię. Próbujemy, ciapiemy. Rewelacja, naprawdę. Trochę smakuje takie mięso na kotlety mielone, ale dobre. Szybka robota na kanapki, jak znalazł. Zachęcam do zrobienia sobie takiej metki, do subskrypcji mojego kanału, do lajkowania tego krótkiego, pysznego przepisu. I to tyle, także smacznego życzę, cześć.